Ledwo skończyliśmy emocjonować się występami polskiej reprezentacji na Euro 2024, a już za niespełna 2 lata czeka nas, mamy nadzieję, także z naszym udziałem, kolejna wielka piłkarska impreza, tym razem Mistrzostwa Świata w 2026 roku. Jednak to wielkie święto futbolu, jakim co 4 lata jest każdy kolejny mundial, od pewnego czasu jest nam mocno obrzydzane kolejnymi mniej lub bardziej kontrowersyjnymi decyzjami FIFA, która pokazała już niejednokrotnie, że w piłce liczą się dla niej przede wszystkim pieniądze. Wybór Kataru na gospodarza poprzedniego turnieju i przeniesienie go na końcówkę roku, utorowanie Arabii Saudyjskiej drogi do jego organizacji w 2034, czy kolejne absurdalne decyzje wpływające na kształt tej największej piłkarskiej imprezy, to coś, do czego jako kibice zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Tymczasem nadchodzący, całkowicie odmieniony mundial w 2026 roku może stać się, a po części już stał się, kolejnym symbolem niesamowitej krótkowzroczności i chciwości osób zarządzających światową piłką. Jak i dlaczego FIFA majstruje przy turnieju, który nie wymagał żadnych zmian? Dlaczego te zmiany przechodzą niemal bez echa? I wreszcie, jak w praktyce będzie wyglądał Mundial 2026 i wszystkie kolejne oraz co to wszystko oznacza dla reprezentacji Polski? Przypominam, że sponsorem kanału w czasie Mistrzostw Europy 2024 jest fuksiarz.pl, który dla pełnoletnich widzów przygotował specjalną ofertę zero ryzyka na start, gwarantując w przypadku przegranej zwrot całej stawki do kwoty 50 zł. Link do tej promocji oczywiście w opisie filmu. Cofnijmy się pamięcią do 1 grudnia 2022, gdy w ostatniej kolejce fazy grupowej na Mundialu w Katarze rozstrzygały się losy awansu drużyn w grupie E. W wyniku wcześniejszych rozstrzygnięć, ale i trwających równolegle ostatnich spotkań Japonii z Hiszpanią i Niemców z Kostaryką, te dwie zasłużone ekipy byłych mistrzów świata przez 3 minuty znajdowały się na wylocie z turnieju, kiedy w 70. minucie Juan Pablo Vargas dał Kostaryce prowadzenie 2-1 z Niemcami i to jego drużyna wskoczyła na drugie miejsce za plecy prowadzącej z Hiszpanią Japonii. To prowadzenie trwało tylko 3 minuty, zanim Niemcy najpierw wyrównali, a następnie odnieśli całkowicie pyrrusowe zwycięstwo, ratując nie siebie, a drużynę Hiszpanii, która ostatecznie awansowała do dalszej fazy obok Japończyków, a nasi zachodni sąsiedzi po raz drugi z rzędu zakończyli Mistrzostwa Świata na fazie grupowej. Tymczasem gdyby ta ostatnia kolejka ze swoim elektryzującym scenariuszem wydarzyła się nie w 2022, a 2026 roku, straciłaby cały swój urok, bo tak Hiszpanie, jak i Niemcy, niezależnie od wyniku ostatniego meczu i mimo zajęcia 3. miejsca w grupie, i tak mieliby zapewniony awans do fazy pucharowej. Tak się bowiem składa, że zmiany, jakie FIFA wprowadza pod amerykański mundial sukcesywnie od 2017 roku, najpierw zwiększając liczbę drużyn, później zatwierdzając nowy format rozgrywek, z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do znacznego obniżenia jego atrakcyjności, jednocześnie w gigantyczny sposób podnosząc wpływy do kasy światowej federacji. Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, to bowiem aż 3 kraje, 16 stadionów, 48 drużyn i ponad 100 rozegranych meczów. A te liczby robią jeszcze większe wrażenie, jeśli zestawimy je z tymi dotychczasowymi. Od 1998 roku do dziś na mistrzostwach grały 32 zespoły, teraz będzie ich aż 48, czyli o połowę więcej, a w porównaniu do 64 meczów, jakie rozgrywa na każdym z 7 ostatnich mundiali, całkowita liczba spotkań wzrośnie od kolejnej edycji aż do 104. Te skokowe wzrosty, podyktowane oczywiście niczym innym jak wizją gigantycznych zysków dla FIFA z tytułu dodatkowych umów sponsorskich i praw do transmisji, początkowo przeszły niemal bez echa, wzbudzając umiarkowany niepokój przede wszystkim w Europie, wśród największych klubów i piłkarzy, których coroczny kalendarz gier i tak jest już napięty do granic możliwości. Dziesiątki mniejszych i egzotycznych federacji, których skorumpowane głosy wielokrotnie w przeszłości wykorzystywane były przez działaczy FIFA do przepychania swoich pomysłów, wręcz ucieszyły się z większej szansy na udział w mistrzostwach, a opinia publiczna, w tym kibice, niespecjalnie interesowali się tymi zmianami. Po części dlatego, że rozszerzenie mistrzostw uchwalone w 2017 roku dotyczyło w końcu turnieju, który miał odbyć się dopiero dekadę później, a kolejne zmiany w formacie ogłoszone w marcu 2023 zbiegły się
się w czasie ze świeżo zakończonym mundialem w Katarze, który sam w sobie dostarczył wystarczającej liczby tematów do rozmów. Tym sposobem FIFA udało się sprawić, że największa w dziejach rewolucja dotycząca najważniejszych piłkarskich rozgrywek świata przeszła niemal niezauważona, w najlepszym razie poza faktem, że weźmie w niej udział więcej drużyn. A przecież kontrowersji i przykrych następstw tych zmian nie sposób nie zauważyć. Ogromna, choć wtedy jeszcze słabo słyszalna krytyka spadła na FIFA już po pierwszej wersji projektu nowych mistrzostw, bo oprócz zwiększenia liczby drużyn do 48, początkowy format zakładał ich podział na 16 grup po 3 zespoły, z których 2 miały awansować do fazy play-off. W niej znalazłoby się więc aż 32 finalistów, co wymagało utworzenia dodatkowej rundy, 1/16. Na tym etapie FIFA obiecywała jeszcze, że zarówno liczba spotkań przypadających na pojedynczą drużynę, jak i czas trwania całego turnieju pozostaną bez zmian, co było jej główną linią obrony przed głosami zaniepokojonych klubów. Ówczesny prezes Europejskiego Stowarzyszenia Klubów Karl-Heinz Rummenigge był jednym z najgłośniejszych krytyków nowej reformy, w pewnym momencie sugerując wręcz, że FIFA może ściągnąć na siebie bunt europejskich klubów, które mogłyby zabronić swoim piłkarzom gry na kolejnych mistrzostwach. I tu właśnie FIFA weszła ze swoim koronnym kontrargumentem o niezmienionej liczbie meczów i dni, a nawet tej samej liczbie stadionów, pomiędzy którymi musieliby przemieszczać się piłkarze. Tyle, że zapewnienia te bardzo szybko przestały być aktualne. Wszystko dlatego, że błyskawicznie zorientowano się, co w praktyce oznaczać będzie wymyślona przez FIFA formuła 3 zespołowych grup. Otóż od 1982 roku i haniebnej sytuacji, jaka miała miejsce na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, kiedy w ostatnim meczu grupy B Niemcy i Austriacy, znając wcześniej wyniki pozostałych spotkań, ukartowali dokładny wynik swojego, tak by do dalszej fazy awansowali jedni i drudzy, ostatnie mecze fazy grupowej rozgrywane są równolegle, właśnie po to, by uniknąć takich kombinacji. Tymczasem przejście na 3 zespołowe grupy sprawiłoby, że sytuacja, by w ostatniej kolejce wszystkie 3 drużyny grały o tej samej porze, byłaby fizycznie niemożliwa. Kolejny problem z tak małą liczbą drużyn w grupach związany jest z sytuacją, gdy 2 z nich mają tę samą liczbę punktów i bramek. W dotychczasowym formacie przy równej liczbie punktów o kolejności w tabeli decyduje różnica bramek, gole zdobyte, mecz bezpośredni, a na koniec klasyfikacja fair play, czyli żółte i czerwone kartki. Taką sytuację mieliśmy dotąd w historii mistrzostw tylko raz, gdy na mundialu w Rosji sprawę awansu pomiędzy Japonią i Senegalem rozstrzygnęła właśnie liczba kartek. Tymczasem znów, zmniejszając liczbę drużyn w grupie z 4 do 3, a liczbę spotkań, jakie każda z nich rozegra z 3 do 2, prawdopodobieństwo równej liczby punktów, bramek i meczów bezpośrednich wzrosłoby diametralnie, a sytuacje, w których w połowie grup o awansie decydowałoby coś zupełnie innego niż liczba punktów, byłyby na porządku dziennym. Gdy więc te argumenty ujrzały światło dzienne, FIFA zaczęła nerwowo i nieco po omacku szukać sposobów na załatanie tych luk. I tak w pewnym momencie Gianni Infantino uznał na przykład, że przecież wszystkie mecze fazy grupowej, w których padnie remis, mogą kończyć się serią jedenastek. Co ciekawe, dokładnie na taki pomysł przed mundialem w 1994 roku wpadli Amerykanie, zostając wówczas wyśmiani przez samą FIFA za kompletny brak zrozumienia futbolu. Innym pomysłem, który rzekomo miał zapobiec sytuacji, w której nie sposób byłoby wyłonić zwycięzcę w przypadku idealnego remisu w grupie, było posiłkowanie się pozycją drużyn w rankingu FIFA, co też zostało szeroko skrytykowane. Co najgorsze, te wszystkie absurdalnie brzmiące pomysły i tak nie rozwiązywały w pełni problemów, jakie generowały 3 zespołowe grupy, a przecież trudno było o lepszą reklamę 4 zespołowych grup niż mundial w Katarze, na którym niemal w każdej grupie grano o życie jeszcze w ostatniej kolejce. Mieliśmy przecież Polskę, której losy zależne od liczby bramek między 2 stadionami ważyły się do ostatnich sekund. Był Urugwaj, któremu wygrana 2-0 z Ganą i tak nie wystarczyła do awansu przez gola, jakiego w 91. minucie meczu z Portugalią zdobyli Koreańczycy, czy przede wszystkim opisany na początku odcinka totalny chaos w grupie E, gdzie ostateczna kolejność w tabeli między Kostaryką, Niemcami, Hiszpanią i Japonią zmieniała się przez całe 90 minut. Trudno było więc nie dostrzec, że nowa propozycja FIFA jest usilną próbą naprawienia czegoś, co nie wymaga poprawy. No i tak też się stało, bo ledwie kilka miesięcy później FIFA wyrzuciła do kosza swój początkowy projekt nowego formatu i ogłosiła, że zamiast 16 grup po 3 drużyny na mistrzostwach w 2026 będzie jednak 12 czterozespołowych grup.
Tyle, że nie jest to wcale wycofanie się ze swojej głupoty i powrót do stanu sprzed reformy, bo i tak bezpośredni awans do fazy playoff uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a także 8 najlepszych z trzecich miejsc, co wciąż oznacza, że z fazy grupowej wyjdą aż 32 drużyny, czyli tyle, ile dotąd zaczynało każdy mundial od 98 roku i wciąż będzie potrzebna dodatkowa runda 1/16. Tyle, że tym razem, no właśnie. FIFA w genialny dla niej sposób udało się zachować rozszerzenie do 48 drużyn, które klepnięto w 2017 roku, opierając całą swoją argumentację na tym, że piłkarze będą grać taką samą liczbę meczów i na turnieju nie spędzą ani jednego dnia więcej, po czym następnie w 2023, gdy głębiej przyjrzano się samemu formatowi, dostrzegając jego liczne luki, rozwiązali je, proponując ulepszony format, który tak naprawdę zawsze był ich marzeniem, ale nigdy nie przyszłoby im do głowy, by go zaproponować, jako że zakłada on po jednym dodatkowym meczu dla wszystkich drużyn, które wyjdą z fazy grupowej, wydłuża mistrzostwa o dodatkowy tydzień i będzie wymagać 2, a jak się okazuje 4 dodatkowych stadionów. Co więcej, tym razem FIFA nie spotka się już nawet z oporem ze strony europejskich klubów, bo w międzyczasie nowym szefem ECA został człowiek spoza Europy, czyli Nasser El-Khelaifi, który delikatnie mówiąc do krytyków FIFA raczej nie należy. Szczególnie, że ciążyły na nim zarzuty o przekupstwo przy okazji przyznania Katarowi mistrzostw w 2022 roku. Dzięki tym wszystkim zmianom FIFA uzyskała niewiarygodną liczbę 104 meczów podczas jednego turnieju, co oznacza ponad 60% wzrost w porównaniu z poprzednimi edycjami, gdzie w samej fazie grupowej rozegranych zostanie więcej meczów niż na całych poprzednich mistrzostwach, a na całym turnieju w 2026 roku będzie ich więcej niż na 5 pierwszych mundialach razem wziętych. I to wszystko, by na koniec fazy grupowej, po długich 68 meczach, wyeliminować z dalszej gry zaledwie 16 drużyn, jako że pozostałe 32 będą grały dalej. Można więc powiedzieć, że po fazie grupowej nowych mistrzostw w grze wciąż będzie tyle zespołów, ile normalnie zaczynało turniej. Nie trudno więc o wniosek, że te dodatkowe 16 drużyn, które dotąd w normalnych warunkach nie miałyby szans dostać się na mundial, w dużej mierze wpłyną na jego poziom, skoro dziś mamy niemal gwarancję, że w tym gronie znajdzie się ktoś spoza pierwszej setki rankingu FIFA, po tym jak swoje stałe miejsce otrzymała Konfederacja Oceanii. Szczególnie, że rozmieszczenie mistrzostw ma służyć przede wszystkim powiększeniu ich zasięgu właśnie o kraje o nieco uboższych piłkarsko tradycjach, bo z 16 dodatkowych miejsc tylko 3 przypadną najbardziej wyrównanej poziomem Europie. Aż 8 nowych przedstawicieli będzie w sumie reprezentować Azję i Afrykę, czyli obszary, gdzie włodarze FIFA najczęściej pozyskują sobie przychylność w nie do końca etyczny sposób. Mamy więc mistrzostwa, na które przyjedzie o połowę więcej drużyn, głównie tych z dalszych miejsc rankingu FIFA, które będą miały do rozegrania o 60% więcej meczów, a z fazy grupowej i tak awansuje aż 2/3 z nich, co koniec końców jedynie wydłuży rozgrywki, a niekoniecznie uczyni je bardziej konkurencyjnymi. A już na pewno w znacznym stopniu zabije to atrakcyjność fazy grupowej, której znaczenie ulegnie drastycznemu osłabieniu. Skoro prawdziwe mistrzostwa i walka na noże mają zacząć się w 1/16, to FIFA chce mieć pewność, że dla najlepszych, czytaj najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia oglądalności drużyn, jeśli tylko unikną one spektakularnej kompromitacji, faza grupowa będzie tylko czystą formalnością. Przedsmak tego wszystkiego mieliśmy już choćby w Mistrzostwach Europy, gdzie w 2020 roku z teoretycznej grupy śmierci, w której normalnie rozgrywałby się prawdziwy horror, wyszli wszyscy trzej faworyci, a Anglicy mogli podczas 3 grupowych spotkań testować rozmaite systemy, wiedząc, że 4 punkty z jednym zwycięstwem, remisem i porażką praktycznie gwarantują im dalszą grę. Podobnie jak choćby na Euro 2024, gdy w polskiej grupie sensacyjne pierwsze miejsce Austriaków nie pozbawiło awansu ani słabiutkich Francuzów, ani ostatecznie trzecich Holendrów. Jeśli tych emocji w znacznym stopniu pozbawione były Mistrzostwa Europy, na których występują 24 najsilniejsze zespoły z najsilniejszej piłkarsko-konfederacji, to można tylko wyobrazić sobie, co będzie się działo na 48-drużynowym mundialu, na którym przedstawiciele europejskiej piłki będą stanowić tylko 1/3 stawki.
No dobrze, a co to wszystko oznacza dla Polski? Jako że biało-czerwoni nie należą do potęg europejskiego futbolu, można zakładać, że nowy format będzie oznaczał dla nas nieco łatwiejsze zadanie. W końcu walka na starym kontynencie będzie odbywać się o 3 dodatkowe miejsca, a na samym turnieju, gdyby oczywiście udało nam się na niego awansować, to podobnie jak na Euro 24, w grupie będziemy mogli liczyć na dodatkowe 3 miejsce, mogące dać awans do fazy pucharowej. Nie ma bowiem przypadku w tym, że awans z grupy na mistrzostwach w Katarze był pierwszą taką sytuacją dla biało-czerwonych od długich 36 lat. O ile uda nam się na niego awansować, bo wraz ze zmianą formatu samych mistrzostw, zmianie ulegnie też format eliminacji w strefie euro. Teraz rywalizacja będzie toczyć się nie w 10, a 12 grupach, a z uwagi na fatalne eliminacje do Euro 24, których następstwem była najtrudniejsza możliwa grupa, a w niej fatalny z punktu widzenia rankingu wynik, jest duże prawdopodobieństwo, że o awans na amerykański mundial znów będziemy musieli bić się w barażu. Tyle, że obecność czy nieobecność Polaków na tej imprezie kompletnie nie ma znaczenia dla FIFA, która znów przy milczącej aprobacie większości zrobiła to, co potrafi najlepiej. Jej spodziewane przychody za lata 23-26 mają wzrosnąć względem poprzedniego 3-letniego okresu z 7,5 do 11 miliardów dolarów. A przecież o to na samym końcu tu chodzi. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat nowego formatu Mistrzostw Świata, jak zapatrujecie się na 48-drużynowy skład mistrzostw, w czym upatrujecie szans, a w czym zagrożeń takiego formatu i przede wszystkim, czy Waszym zdaniem mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku odbędą się z czy bez udziału Polaków. Tymczasem pełnoletnim widzom przypominam o promocji partnera kanału firmy Fuksiarz.pl, a wszystkich Was zachęcam do obejrzenia kolejnych odcinków na tym kanale.